Witam, Kasia Kozłowska, słuchacie RMF Max. Zapraszam na magazyn reporterski. W dzisiejszym programie zaglądamy do Ciechanowskiego Ośrodka Edukacji Kulturalnej Studio nad Kanały. Tam placówka zorganizowała dzień otwarty. Studio uruchomiło nową siatkę zajęć. Posłuchajcie, co się działo i z czego mogą skorzystać dzieci i młodzież z regionu ciechanowskiego. Robimy rysunek. Najpierw krepkowaliśmy zwierzątka, a później malujemy klejem, takim ryżem, kawą wyklejamy. Ja na przykład zrobiłam tygrysa w Afryce i na przykład upolował zwierzynę. Taki tygrys jak z Księgi Dżungli? Bo ja bardzo właśnie lubię tygrysy. A ty co robisz? Ja robię zebrę, która patrzy się na kwiatka. Ja robię zebrę na pustyni. Mamy różne dzieci, mamy i maluszków typu 2,5-3-latka, mamy i starsze dzieci. Agnieszka Orłowska, prowadzę kółko plastyczne Kredka. Zwykle jest to taki przedział 6-8 lat, to tak jest najwięcej dzieci, są i starsze też. No i co, przede wszystkim się bawimy, co nie, Julcia? Tak, bawimy się, lepimy, kleimy, marzymy, brudzimy, tak? Tworzymy arcydzieła sztuki. Myślę, że tak, że to no, po prostu sami są przyszli, że tak powiem, malarze i rzeźbiarze sami, tak? Przede wszystkim się bawimy z dziećmi, tak? Próbujemy tutaj uaktywnić różne jakieś takie sfery, niezwykłe malowanie kredką, tylko jakieś właśnie dziwne twory nam czasem wychodzą. No tak staramy się, żeby to była taka trochę inna plastyka niż placystka w szkole, taka typowa, prawda? Bo mówię, dzieci tu głównie przychodzą, żeby poeksperymentować, pobawić się czy fakturą, czy kolorem, czy no, różnymi materiałami po prostu, może niecodziennie wykorzystywanymi, w takich zajęciach bardziej kreatywnych niż plastycznych, powiem tak. Tu nie mamy żadnej rekrutacji, tu przychodzi każdy, kto chce, to są zajęcia bezpłatne, tu nie ma obowiązku cotygodniowego przychodzenia, no super papuga. Świetna i z drzewem nawet. Więc przychodzą dzieci różne. Powiem tak, dzisiaj mu się podoba, dzisiaj ma ochotę, więc przychodzi, tak, na tej zasadzie. Każdy może przyjść, tak, nie ma czegoś takiego, że nie wiem, 18-latek już przyjść nie może, bo tutaj tylko dzieci, tak, każdy. Jeśli będzie więcej, to zrobimy wtedy po prostu oddzielne grupy. Dzień dobry, jestem Leopold Sułkowski-Kornaus. To studio działa dopiero od półtora miesiąca tak naprawdę ruszyło. Zostało doposażone w sprzęt. W tej chwili możemy nagrywać około 20 ścieżek jednocześnie. Mamy 6 niezależnych odsłuchów. Mamy no, sprzęt, który naprawdę może dużo zdziałać. Muzycy tutaj mogą korzystać również z tych pomieszczeń jako z sali prób. Możemy im udostępnić cały backline, czyli piec do basu, piec do gitary, perkusję, klawisz, mikrofony i tak dalej. Także wystarczy przyjść z własnym wiosłem, wpiąć się w piec i muzykować. Jak to się mówi, śpiewać każdy może. Zresztą proszę bardzo, są tutaj z nami młodzi ludzie, którzy zaraz coś tam zaśpiewają nam na pewno i postaramy się to jakoś zmontować. Tak z ciekawości przyszliśmy w sumie. Ciekawie. Wow, wielkie wow. Jeszcze piosenkę wybieram. Trochę śpiewam, ale... Postaram się zobaczyć, jak to wyjdzie, bo nigdy jakby w takim studiu nie byłem. Chcę zobaczyć, jak to funkcjonuje. Oni wskakują teraz do studia? Oni nie, jeszcze nie musimy ściągnąć piosenkę. No, różne formy tańca tańczymy. A czego się uczycie tutaj na zajęciach? Akrobatyki, uczymy się tańczyć i włączamy do układów akrobatykę i ogólnie. Gimnastyki, akrobatyki, technikę ćwiczę, no i tańczę. Najtrudniej jest się na początku rozciągnąć. A później już jest łatwo. A wy, bąble, jak tu trafiłyście? Bez pasji. W szkole, ogłoszenie. Tutaj tak można się nauczyć wielu rzeczy i tu można rozwinąć swoje pasje, to co kocha się robić. Ponieważ można się bardzo dużo nauczyć. Są osoby, które przyszły i zupełnie nic nie umiały, a teraz bardzo dużo potrafią. A występowałyście już na dużej scenie? Tak. Tak, mieliśmy spektakl w kinie. Formacja artystyczna Freak Show istnieje od 5 lat. Działa w Ciechanowskim Ośrodku Edukacji Kulturalnej Studio. Agnieszka Grzejda, instruktor i choreograf formacji artystycznej Freak Show. Na co dzień dzieci ćwiczą w 3 grupach wiekowych. Pierwsza grupa to maluszki w wieku przedszkola i klas 1-3. Kolejna grupa juniorów to grupa klas 4-6, a najstarsza to jest grupa masters młodzieży gimnazjalnej. Grupa cały czas się powiększa, aktualnie liczy około 80 osób. Oczywiście cały czas prowadzimy zapisy do grupy i wszystkich chętnych zapraszamy na zajęcia. Jest to formacja artystyczna przede wszystkim, więc ona rozwija nie tylko, jest to jedyna formacja w Ciechanowie, która nie rozwija pod kątem tylko stricte tanecznym, tylko wokalnym. Jest to formacja, która ma za zadanie łączyć różne dziedziny sztuki. Dzieci uczą się sztuki cyrkowej, uczą się akrobatyki, uczą się tańca, uczą się teatru. Włączamy również
też elementy wokalne i elementy gry na instrumentach, także jest to bardzo szeroki rozwój artystyczny dzieci i młodzieży. Pani Agnieszka dużo nas uczy, pomaga nam jak czegoś nie rozumiemy. Koleżanka mi poleciła, że tu jest fajnie, że dużo się nauczy, i rodzice mnie zapisali. Dzień otwarty uważam za fenomenalny pomysł, ponieważ tutaj mnóstwo ludzi przyszło, którzy w ogóle nie wiedzieli o tym, że to miejsce istnieje na mapie Ciechanowa. Nazywam się Magdalena Jabłońska. Dzisiaj służę tutaj w CEK-u za loterię, ale prowadzę też warsztaty z wiedzy o kulturze i kabaret seniora, czyli małolaty. Jestem pod wrażeniem naprawdę frekwencji. Zajęcia, które tutaj zaproponowaliśmy, czyli na przykład balet, czy dekupaż, zumba, która właśnie w tym momencie trwa, cieszą się naprawdę dużym powodzeniem. No i jest to ogromny krok ku temu, żeby to miejsce żyło. To miejsce, jak i kanały. Mamy świetne zajęcia ze śpiewu i emisji głosu z panem Andrzejem Kaluszkiewiczem, które też za moment się zaczną. Też tego tu jeszcze nie było. Andrzej Kaluszkiewicz. Praktycznie każdy, kto ma słuch, głos, aparycję, chodzi o estradę oczywiście. Od czego się nauczą? Przede wszystkim pojęcia o piosence. Co to jest za twór? Jak się go bije? Jak go się postrzega? Postaramy się uczyć ludzi, jak to robić, żeby dobrze robić. No emisja głosu to przede wszystkim praktyka. Tutaj jest sprawa dykcji. To jest, jeżeli chodzi o tekst piosenki. Ja w zasadzie nie zajmuję się logopedią, ale chodzi o dykcję taką, która jest czytelna w piosence. Zumba to połączenie tańca i fitnessu, to bardzo proste ruchy, rytmów latynoamerykańskich plus fitness, tak? Aerobik, to co każdy może wykonywać. Myślę, że każdy się w tym odnajdzie, bo ruchy są naprawdę proste. Cały czas tańczycie? Dokładnie tak, z krótkimi przerwami tak na zmianę piosenki. To jest fajna zabawa. No ćwiczymy, tańczymy. Ćwiczymy się, śmiejemy. I dobrze bawimy, to podstawa. Dlatego, że jest luźno, nie trzeba się koniecznie trzymać konkretnych kroków i jest śmiesznie i bardzo fajna muzyka. Bardzo było fajnie, mi się bardzo podobało. Nie wiem, to takie dziecięce marzenie, zawsze chciałam tańczyć, bo teraz trochę za stara chyba jestem, ale super było spróbować. Bardzo fajnie. Ciekawość, rozciąganie i to ogółem pięknie wygląda, naprawdę fascynujące oglądanie takich spektakli baletowych. Instruktorkę zapytamy, było jezioro Łabędzie? Nie, ale były pozycje... Tak, płynęło. Były pozycje stóp, były pozycje rąk, było plie, było relewę, było badminton. Jak na pierwszą lekcję, bardzo dużo zdolna grupa. Anna Chocholska, instruktor tańca z Mławy. Mają to być zajęcia cykliczne, jak to jeszcze będzie dokładnie godzinowo, to się okaże, ale na pewno to będzie cykliczne i non-stop. Do dyspozycji nie trzeba mieć żadnych, trzeba mieć w głowie chęć duże. I to jest praktycznie wszystko, co trzeba mieć. Balet oczywiście na poziomie baletowym, takim, żeby tańczyć w Teatrze Narodowym, no to trzeba iść do szkoły baletowej i już. Natomiast po to, żeby się rozwinąć, żeby ukształtować sylwetkę, żeby u dzieci wyeliminować błędy różnych stóp i tak dalej, wady kręgosłupa, można zacząć w każdym wieku. I dorośli to zawsze ułoży nam ciało i dzieci to ukształtuje całe ciało. Nie ma żadnych ograniczeń, naprawdę. Wbrew pozorom balet jest dla wszystkich. Byliśmy teraz na balecie, córki pierwszy raz ćwiczyły balet, było fantastycznie, bardzo mi się podobały. Ja tu chodzę na zajęcia plastyczne i może jak powiem mamie, to może na coś jeszcze mnie zapisze. A tak konkretnie to ja patrzę, jeszcze idziemy z koleżanką do studia nagrań, później idziemy na kabaret i jeszcze na tańce, co moja koleżanka tutaj chodzi. W dekupażu brałam udział, było bardzo fajnie, polecam wszystkim. Bardzo fajne zajęcia, można się nauczyć różnych technik takich plastycznych, bardzo jest fajnie. Z synem przyszłam tutaj, proszę bardzo, z synem Hubertem. Hubert, a ciebie co interesuje? No ten dekupaż był fajny, różne zajęcia, nagrody są, no bardzo fajnie jest. Dzień dobry, Magda Kaczyńska. Dekupaż to jest technika zdobienia przedmiotów przy pomocy pierwotnej wersji papieru ryżowego. My mamy bardziej po europejsku, używamy serwetek. Dekupaż jest bardzo sympatyczną techniką o tyle, że nie wymaga dużych nakładów kosztów. Oczywiście można się zaopatrzyć w profesjonalne materiały, ale wystarczy zwykła farba akrylowa do malowania ścian nawet. Zwyczajne lakiery wodne dostępne w każdym sklepie z farbami czy z lakierami.
i serwetki śniadaniowe. Wzory do wyboru, do koloru, ogranicza nas tylko własna wyobraźnia. Tutaj jakie kompozycje chcemy tworzyć. No powstają cuda, oczywiście. Niewielkim nakładem kosztów możemy zrobić sobie albo piękne przedmioty do wyposażenia wnętrz, niepowtarzalne, albo fantastyczny prezent dla kogoś. Także bardzo serdecznie polecam. Także bardzo się cieszę, naprawdę zainteresowani są olbrzymie. Zawsze chciałyśmy tak, zawsze się między sobą biłyśmy i mama zaproponowała, żebyśmy się wyładowały. Zapisałyście się na karate? Tak. Ja jestem tutaj właśnie mamą dziewczynek i uważam, że to jest dużo, dużo lepsze, niż bym się miały tłuc pomiędzy sobą. Tutaj są pewne zasady, pewne reguły. Tak jak karate oczywiście nie możemy używać poza dojo, to jest bezwarunkowa zasada. Jeżeli ktoś tego nie przestrzega, automatycznie jest wykluczony z klubu, więc jesteśmy pewni, że tutaj żaden bujek nie będzie poza, prawda? Jedynie już używając karate, używamy jedynie w dojo, prawda? Trenując, szkoląc się, prawda? I dowartościowując również. Fajnie jest, ogólnie można dużo zobaczyć, tak się dowiedzieć o innych klubach. Każdy, że tak powiem, klub przedstawia swoje. Ja tutaj widziałam kluby tańca, są jakieś tam malowanie twarzy było również dla dzieci. No oczywiście my, Karate Kyokushin, zachęcamy również do nas. Bardzo chętnie przyjmiemy nowych członków do szkoleń. Bardzo, bardzo mi się podoba. Częściej powinny być organizowane właśnie takie, żeby się wszyscy mogli przedstawić. Wiadomo, życie kulturalne w Ciechanowie istnieje. Dla mnie najbardziej mi się podobały Studio nagrań. Jednak. Najlepsze. Zaśpiewaliście w końcu coś? Tak. Tak, już mamy swój kawałek, który nieszczęsnym trafem... Co zaśpiewaliście? Ruda tańczy jak szalona. Jak wyszło? Średni najeżdża, ale się postaraliśmy i zobaczymy, i pewnie wyszło coś z tego, no. Jeszcze teraz z tego nie wiem, czy byłem z nią w piekle, a może w niebie. Ruda tańczy jak szalona. Dzień otwarty w COEK Studio pokazał, że zainteresowanie mieszkańców ofertą kulturalną, edukacją kulturalną jest szerokie, a myślę, że około 200-300 osób w tej chwili uczestniczy w różnego rodzaju zajęciach. Odbywają się zajęcia z plastyki, zajęcia manualne, takie jak dekupaż. Zumbowiczki ćwiczą przy muzyce, odbywają się zajęcia baletowe, tańca nowoczesnego, emisja głosu, także cały czas czynne jest studio nagrań. Można wejść, nie tylko zobaczyć, ale także poćwiczyć przed mikrofonem. To będą te zajęcia, które będziemy kontynuować. Oczywiście zajęcia baletowe, karate relax, yoga, zajęcia fitnessowe, również o tym należy wspomnieć. Zajęcia sexy pupa, płaski brzuch, nazwa bardzo wymowna. Myślę, że wszystkie panie wiedzą, o co chodzi. Teatr dla dzieci, dla dorosłych, dla młodzieży. Oczywiście wszystkie te zajęcia nie są tylko i wyłącznie zajęciami dla dzieci najmłodszych, bo w przypadku zebrania grupy dorosłej, młodzieżowej, na każdy rodzaj zajęć jesteśmy w stanie utworzyć grupę. To tyle w dzisiejszym wydaniu magazynu Reporterów. Jeżeli dzieje się coś ciekawego wokół Was, piszcie na skrzynkę ciechanów@rmfmax.pl. Zachęcamy też do korzystania z bezpłatnej aplikacji Max Connect. Pozdrawiam, do usłyszenia, Kasia Kozłowska. RMF Max o Mazowszu.